Hej, siemanko! Dzień dobry wieczór wam wszystkim! Z tej strony Nabi i witam w kolejnym odcinku z Lordaeronów, których nie pamiętam, co się działo ostatnio. Byłem zbyt przejęty tym, że trzeba było zagrać z Belzebubem i finalnie nie wyszło. Miało się odbyć, byli już wszyscy gracze, co prawda z mojej drużyny, zostałem wystawiony w chuj, więc zbierałem wszystkich obecnych na TeamSpeaku. A finalnie, po przeciwnej stronie, wyszła jakaś zajebista kłótnia. Po czym ludzie zaczęli wychodzić, powiedzieli pierdolę to, nara, i Belzebub nie miał graczy. Przykro mi, Belza. Tak czy siak. Pewnie zagramy innym razem. Tymczasem zapraszam was na ten odcinek, a także zapraszam was, tak na starcie, do dania suba, jeżeli przyszliście tutaj pierwszy raz, więc jeżeli chcecie, jeżeli wam się spodoba materiał, to oczywiście będziecie mogli śledzić na bieżąco. Ja postaram się aktualnie wrócić do jakże bardziej stabilnego i stałego nagrywania. Także zapraszam was na moją grupę na Facebooku, która jest w linku w opisie, Krasnoludy Nabiego, a także do dawania łapek w górę, łapek w dół, no i o przede wszystkim komentowania, bo jakże by nie można było skomentować moich filmików, jak Nabi, dlaczego tak chujowo nagrywasz? Boże, jaki zły komentarz. Nie chcę takiego filmiku, kiedyś byłeś lepszy i nie sprzedawałeś się, teraz to jesteś cipa. No, dokładnie. To zapraszam do oglądania, bo po co macie słuchać, jak ja tutaj głodne kawałki tutaj pitole, gdy tymczasem Tirskend jest atakowany przez siły kultu oraz siły plagi. Co prawda jednostek defensywnych sam Tirskend nie posiada zbyt wiele, na szczęście Dalaran właśnie teleportuje się tutaj do Tirskend, żeby bronić swoich towarzyszy. Belzebub wiedział, że będzie potrzebny w każdej chwili i oczywiście nie mylił się. W tym momencie wysłał praktycznie całe swoje wojsko, jakie mógł wysłać, żeby bronić tego jakże cudnego miejsca, jakim jest Tirskend. Tutaj jednostki Silverhand oraz Krwawych Elfów były przygotowane na wszelką ewentualność i z północy zaatakowały, zaskakując tym samym zawodnika niebieskiego, jakim jest Plaga. No a kult musiał zrejterować spod bramy, żeby móc wesprzeć swoich towarzyszy, i teraz krwawa walka dzieje się tutaj właśnie na wybrzeżach Easter Blacklands. Chyba Easter Blacklands, dobra, nie wiem w tym momencie. Tymczasem ważniejsze jest to, co się dzieje tutaj, bo jednostki plagi są bardzo mocno obijane. Masa czarów EOE, czyli obszarowych, spada tutaj na masę wojska należących do niebieskiego. Zwolnię czas, żebyśmy mogli zobaczyć to dokładnie. Jednostki priestów, a w zasadzie kleryków, lecą już pod Tirskend, żeby a. móc się leczyć, b. lepiej się bronić, c. leczyć swoich towarzyszy od Belzebuba, bo Belzebub będzie potrzebował teraz każdej swojej możliwej jednostki, żeby móc walczyć. Tymczasem, czy to jest Syndragoza? Niestety nie mogę zaznaczyć, ale wydaje mi się, że Syndragoza znajduje się tutaj przy Naxxramas. Naxxramas również wypuszcza swoje jednostki i atakuje bez większych problemów jednostki Krwawych Elfów, które, wydaje mi się, mogą topnieć w oczach. Tak samo jednostki Silverhandu, tutaj Sadian Dafrohan ze swoim wielkim młotem atakuje pobliskie jednostki, atakuje tego wielkiego, potężnego szkieleta, który niedawno powstał z martwych tylko po to, żeby rozwalić go na kawałki. Tak, żeby wrócił do swojej pierwotnej formy. Tymczasem tutaj, co się dzieje? Jednostki należące do plagi wraz z patchworkiem, któremu życie topnieje jak masło w słońcu, musi rejterować. Tym samym atak ze strony plagi troszeczkę spełzł na niczym. Jednostki Dalaranu muszą się wycofać pod Tirskend, żeby aura, która tutaj się znajduje, leczyła jednostki do pełnego zdrowia. Tym samym uniemożliwia jednostkom kultu robienie jakichś większych akcji. Tutaj pojedyncze sludge belchery, czyli rzeźnicy tacy chyba, dobrze? Nie, butchers to był rzeźnik. No, tymczasem padają jak muchy. Wojska, plagi i kultu topnieją, po prostu nikną w oczach. Tak jak ludzie, którzy są endogeniczni, którzy nie mogą nabrać masy, tacy chudziutcy cali. Tak samo wojsko i armia należąca do plagi i kultu. Dalaran po raz kolejny wychodzi z okowy bram Tirskend, by ruszyć do boju, by pomóc swoim towarzyszom w walce. Tutaj Alexandros Morgan z Ashbringerem, który zadaje dodatkowe 300 damage'u jednostkom znajdującym się dookoła. Dodatkowo 20 obrażeń. Zobaczmy tutaj, czy
jednostki należące do plagi i kultu mają jakieś upgrade'y 1-2, to nie czyni ich wcale takimi wytrzymałymi, ani też nie czyni ich bardzo, bardzo mocnymi w damage'u. Zobaczmy, jak wygląda kwestia w Dalaranie. No, upgrade 1-2 na czarach to bardzo dobrze, bo oni przede wszystkim na tym się opierają. Jak opiera się tutaj wojsko Tirshand? Silverhandu. No, niestety, upgrade'y zerowe, nie ma tutaj nic. Jest to bardzo zła decyzja. Tutaj powinny wkroczyć jakiekolwiek już upgrade'y, żeby móc jednostki wzmocnić w, przede wszystkim w defensywie, bo tutaj najważniejszą rolę odgrywają Knighti. Knighti jako ta bardzo mocna, wytrzymała, posiadająca duże ilości zdrowia jednostka powinna tankować, a tymczasem bez upgrade'u będzie to bardzo trudne, gdzie abominacje niebieskich mają dwa upgrade'y. To jest całkiem spoko. Dodatkowe dwa armoru na heavy damage, jedynie magic damage byłby w stanie tutaj coś zrobić. Niestety magic damage znajduje się pod Tirshand, no i nie pozwala tutaj jednostkom kultu sobie wejść na głowę. Co się dzieje? Czyżby plaga? Czyżby plaga jednak dała radę? Tak, jednostki, które są wskrzeszane, przede wszystkim te szkielety. Szkielety, mimo iż jest to słaba jednostka mająca bardzo mało życia, ale tutaj dziabnie, tutaj pierdyknie. No i niestety armor, Summoned Armor, który bardzo mocno niweluje wszelkie obrażenia. Jedynie te obrażenia magiczne zadają im trzykrotnie większą ilość obrażeń. A masa takich małych pierdolników to jest pewne zwycięstwo. Wyobraźcie sobie armię radziecką. Przecież kurczę, tam to wyglądało tak, że na czterech żołnierzy przypadał jeden Mosinagan. Dobrze? Mosinagan to chyba tak? Chyba tak, nie jestem pewien. Kurczę, moja pamięć co do broni jest bardzo kiepska. No ale trzy pozostałe jednostki wojska posiadały tylko amunicję. Po co? Żeby w razie jak towarzysz z bronią zginie, móc ją przejąć, załadować. I na odwrót, jeżeli zobaczy, że towarzysz z bronią dalej żyje, a któryś z pozostałych jest martwy, zabiera mu amunicję. Tak samo tutaj. Takie szkielety bardzo się przydają. To powstaje, to ginie, powstaje za chwilę znowu. Nie ma się czym przejmować. Tymczasem jednostki Silverhandu nie mogą sobie na to pozwolić. Oni nie wskrzeszają, oni nie przyzywają tutaj Dark Minionów. Oni po prostu nakurzają napałem. Jednostki kleryków są bardzo dobre do walki z nimi. Niestety, zalewani masą będą cały czas ginąć. Naxxramas już czeka, już samonuje sobie jednostki. Tutaj Patchwork już się leczy. No, obrażenia z samego Naxxramas dużo dają, bo to jest 155 średniego damage'a, 56 można nawet powiedzieć. Wraca Aleksandrus, wraca Saladian i jego paladyn. Będą siać w pierdziel. Niestety, tutaj jednostki Blood Elfów przegrupowane w tej małej bazie kultu muszą powrócić, żeby wesprzeć swoich towarzyszy, bo ta sytuacja nie wygląda całkowicie dobrze. Jednostki Belzebuba bardzo mocno odczuły napór ze strony przeciwnika, tak samo Silverhand. Teraz bardzo przydałoby się przeprowadzić tutaj wojska Blood Elfów do samego Tirshand, by móc się tutaj bronić najdłużej jak się tylko da. Tymczasem Sylvanas wchodzi już w Andorhal i będzie go zdobywała bardzo szybko i bardzo prosto. Później kierunek poprzedniego Mardenhold Keep, a także wypad na Stratholme, które jest aktualnie zajęte przez kult. Co robią pozostali? Nie mam bladego pojęcia, nie chcę sprawdzać, bo tutaj dzieje się dużo bardzo ciekawych rzeczy. Ja tutaj troszeczkę przyspieszę, żeby można było zobaczyć te przygrupowania, te przybywanie jednostek. No niestety Dalaran musiał się zreiterować, musiał wrócić do bazy, żeby wziąć ponownie pewnie jednostki, których niestety za dużo tutaj nie ma. Tymczasem co się dzieje? Przecież pod Ironforge... Pod Iron Force są jednostki, tutaj Ertany już zostały wyprodukowane, żeby móc bronić tego miejsca. Masa życia, 2500 HP, przydałyby się upgrade'y, przydałoby się troszeczkę armoru, bo tutaj wojska należące do Twilight Clanu już są przegrupowane, już się szykują do bitwy, już wojska, w zasadzie machiny oblężnicze, jakimi są katapulty, atakują tutaj bramę, atakują również wieżyczki. No i nie zdziwię się, jak będą atakować również Siege Engine'y, które niestety mają o wiele krótszy zasięg. Falsat wylatuje, będzie chciał tutaj poniszczyć kilka jednostek katapult. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Po to właśnie są jednostki latające, żeby niszczyć ewentualne katapulty, machiny oblężnicze, które mogą uprzykrzyć nam życie. Tutaj mamy latającego Skybreakera. No niestety nie jest zbytnio używany. Co się dzieje tutaj? Wojska krwawych elfów ruszyły atakować plagę. Tutaj mimo wszystko, że jest baza, mimo wszystko, że cały czas stworzone są jednostki, wygląda to dosyć niebezpiecznie. Zobaczymy, jak to jest. No, kult wrócił do swojego towarzysza, zacznie go wspierać z prawej flanki, ale tym samym jednostki należące... O, jenny, co tutaj się stało? The Grey Wolf. Czyżby padła jakaś jednostka należąca do kultu? Pewnie tak, bo Grey Wolf wcześniej został
zabrany Dalaranowi i teraz wraca w ręce pod bramami Tirshend. Niestety walka samotna ze strony krwawych elfów będzie tutaj skazana na porażkę, bo dwóch na jednego to banda łysego. Niestety, o matko, Dalaran wkroczył w sam środek. Czy to będzie dobre rozwiązanie? Bo no w sumie jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo krwawe elfy bardzo dobrze radzą sobie tutaj z jednostkami kultu. Już oczyściły plecy Dalaranu. Dalaran już może wkroczyć ze swoją siłą, może wkroczyć z Siege Golemami. Syndra Groza tutaj próbuje atakować. Niestety została wycofana. Tutaj może jakiegoś klerykan. Tak, jeden zdechł. Kel'Thuzas wspiera swoich towarzyszy. Tutaj Arthas Menethil z połową życia atakuje jednostki Belzebuba. Czy wyjdzie mu to na dobre? Uleczył się, poświęcając jedną ze swoich jednostek, ale czy to wyjdzie mu na dobre mimo wszystko? Walka dosyć wyrównana, ale wsparcie, jakie daje tutaj Naxxramas, jest naprawdę ogromne. Może to się mimo wszystko źle skończyć dla jednostek Dalaranu oraz krwawych elfów. Przydałyby się tutaj wsparcie Silverhandu. Niestety jest ich tutaj za mało. I te jednostki tutaj również by się przydały, mogłyby wesprzeć, mogłyby pomóc. Ale nie wygląda to źle, wygląda to wręcz bardzo dobrze dla strony dobrych, dla Dalaranu, a także dla krwawych elfów i Silverhandu, który tutaj stara się za wszelką cenę przetrwać i zniszczyć oblężenie. Co prawda, jeżeli tutaj cały czas będą przyżywane szkielety, może być to bardzo długa i męcząca walka. Jednakowoż wydaje mi się, że z taką ilością wojska plaga nie ma tutaj szans, będzie musiała się wyłączyć z tej walki. Naxxramas prawdopodobnie niedługo wystartuje i odleci. Mimo iż jednostek przymierza jest mało, dają dobrze radę. Już niszczą pierwsze budynki, już niszczą kolejne fortyfikacje należące do plagi kultu. Co robi Sylvanas? Sylvanas zaatakowała Skullmans. Już zmierza w kierunku nie tyle południa, co miejsca, gdzie aktualnie toczy się walka plagi oraz sił dobra. Krasnoludy niestety nie przetrwały tego oblężenia. Tutaj siła Twilight Clanu musiała miażdżącą przewagą zniszczyć znajdujące się tu krasnale i lekkie, bardzo lekkie jednostki Dalaranu. Nie mieli tutaj praktycznie żadnych szans. Wycofano się tutaj? Nie, tutaj widziałem jakieś pozostałości, jakieś żółte elementy, ale to jednak nic wielkiego. Co się tutaj dzieje? Tutaj czujecie magię. To dobrze, że czujecie magię. Silverhand. Tirshend zostało ocalone. I teraz jest bardzo dobry moment, żeby atakować Stratholm, które nie ma wojska, które nie ma żadnych sił. Tutaj jedynie cień Kel'Thuzada się znajduje, który czeka, żeby się tylko wskrzesić. A Killzone the Eagle God has entered Azeroth. Co oznacza, że trolle przyzwały Akilzona, jednego z Loa, jednego z bogów zwierząt, w które trolle wierzą. Żyrokoptery uciekają. No, szkoda, że żyrokopter to nie jest jakaś mega dobra jednostka, lepsze by były gryfy. Żyrokoptery, z tego co mi się wydaje, mogą atakować tylko jednostki latające i budynki. Tak? Niestety, nie pamiętam, kurczę, to niedobrze. Co to się dzieje? Panowie, to się dzieje coś niezwykłego, bo na Northrend wylądowały jednostki hordy i troli. To może być bardzo mocny cios dla plagi, która będzie musiała się wycofać z NSWE. Eastern Kingdoms będzie musiała stamtąd odejść jak najszybciej, żeby móc bronić swoich pozycji. Tym samym czyniąc Stratholm bardzo łatwym do zdobycia. Pamiętam te czasy, jak Stratholm można było przejść z dwóch stron. A tymczasem Elven Destroyery niszczą tutaj znajdujące się statki należące do kultu i tym samym wejdą na tyły Stratholm. Jak wygląda tutaj sytuacja? Wygląda bardzo marnie. Tutaj już Sylvanas idzie do pozostałości po Mardenhold Keepie. Jak wygląda południe? No tutaj nadal Eripik stoi, nadal są tutaj jakieś fortyfikacje, ale co zrobią trolle? Co zrobi horda? Trolle już tutaj przygotowują baraki, żeby atakować tutaj Wrathgate. I like your team up. Alliance on one side. Plus Horted. Horted? Może Honored? Nie wiem. Tak czy siak, Azol Nerub zostało
No, nie zostało zdobyte, przepraszam. Ażolnerup nadal nie jest po stronie plagi, tym samym tutaj znajdująca się horda ma bardzo dobry motyw na zrobienie pułapki. Wyjdą z dwóch stron. Jedni zaatakują Ravgate, drudzy wyjdą z tej strony, czyniąc to miejsce podatnym na wszelkiego rodzaju obrażenia. Tym bardziej, że tutaj nie ma obelisków. To jest... Coś... Aha, tu jest jeden obelisk, a gdzie jest drugi? Tu jest drugi obelisk, przepraszam. No i właśnie, horda wylądowała, zaatakowała Norfred, a tym samym to miejsce nie jest w żaden sposób chronione. Na szczęście Anubarak wkroczył z pozostałymi jednostkami do swoich włości. Został przyzwany spod Ażolneru. Szkoda, że tutaj nikt nie wziął tego Tomowa Agility. Przydałoby się wziąć to spod Vault of Archavon. Archivon. Nie wiem do końca, jak to się czyta. Tak czy siak Drektar wraz ze swoimi wilkami, ze swoimi jednostkami wchodzą coraz głębiej. Tutaj powinni olać znajdujące się tutaj parę budynków, dokładnie. Zostawić je w spokoju i wraz z Tuskar Chieftainem ruszyć do boju przeciwko Anubarakowi i jego jednostkom, które próbują za wszelką cenę ocalić Northrend. Jeden z obelisków, drugi i trzeci muszą zostać zniszczone. Tymczasem trolle, dlaczego nie atakujecie? Powinniście się zaatakować w tym samym momencie. Przejść przez Ravgate, wkroczyć do środka i zacząć niszczyć to, co horda zaczęła atakować. Wejść na dwa fronty. Dwóch frontów broni się o wiele trudniej niż jednego. Przydałby się tutaj ktoś więcej niż Garrosh Hellscream, który z całą swoją wściekłością i żądzą uczynienia hordy czystą z trollami. Weird? No i właśnie, ruszyły trolle pod Ravgate, wchodzą przez zniszczoną bramę, przechodzą przez znajdujące się tutaj przejście, niestety atakowani ze strony obelisków, muszą je jak najszybciej zniszczyć, muszą pamiętać o healowaniu swoich jednostek, bo życie im topnieje bardzo, bardzo szybko, a Killzone jest na tylko czwartym levelu, ale mimo wszystko może tym samym bardzo mocno nabruździć. No i tym samym ani Syndragoza, ani Anubarak, ani nikt inny nie są w stanie zatrzymać tego, co właśnie zrobiła horda oraz trolle. Weszli do Northrend, niszczą wszystko na swojej drodze. Mija 17 minuta, ja nie mogę przestać nagrywać. To, co się tu dzieje, te totemy, te wybuchy, te serpenty, wszystko tutaj pozwala wkroczyć do Frozen Front. Ale najpierw, no niestety, droga plago, musicie bronić się wszystkim, czym tylko możecie. Jednak nie jest to w żaden sposób możliwe. Twoi towarzysze, twoi przyjaciele nie są w stanie ci pomóc. Sama siła kultu tutaj nie wystarczy, bo nie mają żadnego punktu kontrolnego. Wszystko, co mieli, stracili. Tak samo ty, droga plago, też również tracisz znajdujący się tu tron mrozu. Pierwszy obelisk padł, drugi obelisk zaraz zostanie zaatakowany. To jest twój koniec i możemy już tylko patrzeć, jak twoje nędzne życie, twoje nędzne jestestwo rozpływa się w czasie i przestrzeni. W przestrzeni gry, co prawda, ale nie ma to na tym. Horda, say goodbye with Gorn. Ready niggas. Here we go. Nie ma znaczenia, bo horda właśnie zdobyła Northrend. Jedynie kto może im troszeczkę bruzić w życiu, to Dalaran. Ale czy zrobią cokolwiek z tym? Trudno mi powiedzieć. 12 punktów kontrolnych po stronie hordy, 7 po stronie troli, czyni to 19 punktów. Upgrade'y 3-4, bardzo mocne upgrade'y, które bardzo mocno przeważają skalę zwycięstwa na ich stronę. A jak u troli? No, 0-1. Tutaj troszeczkę gorzej. Może mimo wszystko pakowali swoje siły. Dwarf, ally with me, fool. No, po tym, że zniszczyłeś mu Ironforge, to kurde, pójdź w tobą, ally. No tak trochę bez sensu, biorąc pod uwagę to, że masz praktycznie wszystko, co zdobywał krasnolud przez cały ten czas. No i Frozen Tron. Frozen Tron jest niszczone. 10 tysięcy zdrowia topnieje w oczach. Jest po prostu wysysane. I raczej nic już tego nie powstrzyma. No ja tutaj bym pokusił się jeszcze o katapulty. Ja bym poprosił się o przesunięcie tych jednostek, żeby troszeczkę więcej, troszeczkę szybciej to tutaj porobić. Syndragoza zaraz zginie, jej życie również. O, level up. To ci niestety nic nie da, jeżeli Tron Mrozu upadnie, bo tym samym przegrasz całą grę. Versus me and Scourge. Co? Nie wiem, niestety nie doczytałem. Przykro mi, albo nawet i nie jest mi przykro. Syndragoza padła. 2000 życia w Tronu Mrozu. Zobaczymy, co się za nie dalej. Czy będzie grał jako Fallen Nerubians? Czy może jednak coś innego? Syndragoza, Doom, Consort of Maligos has been destroyed.
The same, front of the throne has been destroyed, the scourge is undone with the left, what's left of their undead army. Flee to protect of Sylvanas, her hair forsaken. No dużo tego nie mieli, ale Sylvanas ma już 11 punktów kontrolnych. Defeat Alliance at Underhall. Fallen Nerubians. Underhall odzyskane przez Dalaran. Pozostałe tutaj budynki znajdujące się w Eastern Kingdoms powoli przechodzą na stronę Przymierza. Lordaeron zaraz zostanie odbite i odzyskane. A tym samym Undercity runie. To co się tu dzieje, te wybuchy. No trzeba przyznać, że Twilight Clan bardzo dobrze sobie radzi, zdobywa całe południe. To jest bardzo dobry ruch, tym bardziej, że tutaj na siłę Dark Hordy nie ma co liczyć. Czy krasnolud mimo wszystko pójdzie w Dark Irony? Czy może jednak zrezygnuje? Magni Bronzebeard dalej żyje w Tol Barad na Baradin's Hold wraz z Branem Bronzebeardem i Bilganem Flamebeardem. Undercity jest niszczone. Co tu się dzieje? Czyżby chcieli wessać studnie? Ale po co? No ja, przecież siły troli mogą coś zrobić. No ale niewiele zrobią, bo... Znaczy, niewiele zrobią. Mogą bardzo dużo zrobić. Chciałem się poprawić. Ale pytanie polega na tym, co zrobią. Wchodzą do Ajol Nerub. To jest już dobre. Patrzę na to i nie mogę się nadziwić. Rzadko widzę, że trolle i horda bardzo mocno prą do przodu i niszczą wszystko na swojej drodze. Tymczasem mam jedno z demek, których możemy się poszczycić. Brawo, Eryczek! Kiedy kurwa ich zdradzisz? Kiedy zdradzisz swoich towarzyszy? Kiedy zdradzisz trolla? Ty lubisz zdradzać, my to wiemy! Naxxramas jest atakowane przez żyrokoptery. No nie, no skiznę! Skiznę! O, dzieciul! Halo, żyrokoptery, no atakujcie to! Gdzie wy lecicie? Ja pierdzielę, bez sensu. A mogło się tak fajnie skończyć. A bym się pośmiał. Please, don't do it! Nope, we will do it. And I will do it! Co oznacza, że w tym momencie przerywam nagrywanie. Mam nadzieję, że wam podobał się materiał. Mam nadzieję, że podobało wam się to nagranie, był bardziej żywy komentarz. Mam nadzieję, że wam się podobał właśnie ten styl komentowania, że wychodzi lepiej. Tymczasem serdecznie przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, dodania łapki w górę, jeżeli się podobało, łapki w dół, jeżeli nie. I oczywiście komentarze, co jest fajne, co jest niefajne, dlaczego jestem zarąbisty, dlaczego... Nie, możecie już sobie darować, bo i tak mam tu gdzieś. Tymczasem również zapraszam was na Facebooka. Link w opisie filmiku. Znajduje się tam przekierowanie do grupy Krasnoludy na Biego, do której was serdecznie zapraszam. I pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji przede wszystkim, bo jeżeli podobają wam się moje materiały, to będzie najlepsze rozwiązanie. Tymczasem również zapraszam was do pozostałych filmów, a także życzę miłego dnia.